Dzisiaj krótki film, który poświęcimy e, częstym pytaniom o, e, o małe subwoofery. ponieważ no, rzeczywiście jest trend, żeby zamiast montować 30 cm wielkie skrzynie, montować głośniki 20 i jest to trend znakomity, tyle, że bardzo często zdarzają się takie pytania, reklamacje. Mój subwoofer gra za cicho. Nie słyszę w ogóle subwoofera. On gra, jak jestem przy subwooferze, to słyszę go, ale e, tam, gdzie siedzę, tam, gdzie siedzi kierowca, jego w ogóle nie słychać. Albo najczęściej po prostu mówią, że ich że subwoofer gra za słabo. Co jest przyczyną i czy ten subwoofer na pewno gra za słabo? Oczywiście może być przy tym bardzo wiele. Może być tak, że jest kiepskiej jakości sygnał, na przykład źle podłączone jest, nie wiem, fabryczne radio pod wyjścia głośnikowe, gdzieś jest jakaś przeciwfaza, gdzieś jest wzięty sygnał z takiego wyjścia, gdzie nie ma dobrego basu, na przykład, nie wiem, stylnych głośników w niektórych samochodach, gdzie bas jest przycięty, mogą być różne przyczyny, ale generalnie przyczyna leży w tym, że bardzo często, właściwie prawie zawsze, Następuje przesunięcie fazowe i czasowe subwoofera względem głośników. Jeśli subwoofer 20, na przykład, czyli 8 cali, ma zbliżone rozmiary, zbliżoną powierzchnię membrany do głośnika w drzwiach, głośnika 16, i pracują, pracują częściowo, pokrywają się pasmami, to szczególnie wtedy efekt może być taki. Że po prostu subwoofera nie będzie słychać, bo jest przesunięty w fazie i w czasie. W czasie no to jest trudniej skorygować, w fazie troszeczkę łatwiej, a no warto spróbować. Dlaczego tak się dzieje? Tu mamy taki schematyczny rysunek samochodu tu mamy miejsce kierowcy, głowa kierowcy głośnik w przednich drzwiach lewych, głośnik w przednich drzwiach prawych czyli taki typowy, klasyczny układ, jaki występuje w większości samochodów nie we wszystkich, ale w większości. I mamy sobie subwoofer, który sobie znajduje się w bagażniku. Nawet trochę zbyt optymistycznie go pokazałem, dlatego że często ten subwoofer znajduje się w bagażniku. Jest jeszcze odwrócony membraną do tylnej klapy, i wtedy ten bas, bas, bas lubi poruszać się po płaskich powierzchniach, wzdłuż płaskich powierzchni bardziej wszechkierunkowo. No, ale trzeba przy, przy sobie powiedzieć, że nie jest tak bardzo osiowy jak, jak dźwięk średnio czy wysokotonowy, i teraz ten bas musi pokonać drogę e, na przykład taką. Tak? Czyli musi pokonać np. tutaj 70 cm, tutaj 2, 2,5 m, czyli czasami nawet 3 m. Oczywiście ten bas wydobywa się i pokonuje tą drogę różnymi kierunkami, tu chodzi raczej o agrega. O tą dominantę, którą, którą drogą najwięcej basu przedostaje się w kierunku kierowcy. No i teraz, jeśli ten dźwięk słyszymy niemal od razu, bo jest 60 czy 70 cm od kierowcy, a ten słyszymy z bardzo mocnym opóźnieniem, to co się dzieje? Przypuśćmy, że mamy przebieg basowy. No, uproszczony oczywiście, jakiś tam przebieg basowy. I ten przebieg jednocześnie jest odtwarzany przez głośnik w drzwiach i przez głośnik w subwooferze. Tyle, że ten głośnik w drzwiach, ten dźwięk dociera szybciej, w tym momencie jest wierzchołek tego impulsu basowego, a w głośniku basowym ten wierzchołek nastąpi dopiero po jakimś czasie. Tak? W tym momencie, kiedy tutaj następuje maksymalne wychylenie membrany w głośniku w, głośniku w drzwiach mid-basowym, to membrana głośnika basowego w tym akurat w przypadku wychyla się w drugą stronę. Czyli ta membrana produkuje ciśnienie, a ta membrana produkuje podciśnienie. I w efekcie, może nie tyle membrana, tylko ten bas, który dociera do, do kierowcy z tego głośnika basowego. I w tym momencie ten bas z subwoofera odejmuje się od tego basu, który wytwarzają głośniki. W efekcie membrana w głośniku sobie pięknie faluje, a kierowca nie słyszy. Basu. To jest oczywiście przypadek najprostszy. Najczęściej nie jest tak pięknie. Najczęściej jest tak, że to przesunięcie jest o ileś tam stopni, nie o 180 stopni, tylko o ileś tam stopni. W efekcie część basu się odejmuje, część nie. No i co wtedy zrobić? Wtedy, w przypadku takich najprostszych instalacji, gdzie nie mamy żadnych możliwości regulacyjnych. No, to możemy spróbować odwrócić fazę w subwooferze, czyli po prostu zamienić plus z minusem w subwooferze. Bardzo często zdarza się, że ten bas się robi lepszy, może, znaczy głośniejszy. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo dotyczy tylko takiego przypadku, gdzie jest, następuje pełne odwrócenie w fazie. Tak? Natomiast to się rzadko zdarza. Natomiast często ten bas nagle się objawia i nagle zaczynamy ten subwoofer słyszeć wtedy nie musimy go tak mocno wysterowywać no i oczywiście ten subwoofer nam o wiele lepiej wystarcza od nagłośnienia samochodu natomiast sytuacja idealna jest wtedy kiedy sytuacje idealne są wtedy kiedy mamy procesor DSP i możemy wprowadzić te odległości do procesora DSP i opóźnić te przednie głośniki względem subwoofera tak żeby to się zgrywało wtedy mając jeszcze doświadczenie w takim strojeniu możemy uzyskać dużo, dużo, dużo lepszy bas i rzeczywiście ten bas będziemy słyszeli wtedy nie jako dobiegający gdzieś nie wiadomo skąd w samochodzie, tylko będziemy na przykład słyszeli go jako wydobywający się sprzed, sprzed szyby przedniej albo wiszący w powietrzu przed głową kierowcy. To jest najfajniejsze odczucie basu, ale, ale jest jeszcze drugi sposób, który jest gorszy, bo nie wyrównuje opóźnienia czasowego, ale wyrównuje opóźnienie fazowe. To jest phase shift w głośnika, we wzmacniaczach analogowy phase shift. Analogowy phase shift pozwala na przesunięcie fazy. Tak jak mówię, nie jest to przesunięcie czasowe, jest to tylko i wyłącznie przesunięcie fazowe, no ale przy takim jednostajnym basie to też poskutkuje, czyli będziemy słyszeli o wiele, o wiele wyraźniej bas z subwoofera. Potencjometr fazę i przełącznik potencjometr fazę we wzmacniaczu. I trzeba to zestroić Najprościej bez przyrządów, wsiąść do bagażnika. W kucki, zamknąć klapę, tak byłoby najlepiej. I stroić bo przeważnie, mamy w bagażniku, i stroić ten potencjometr przy takim średnio niskim poziomie głośności, tak, tak? aż usłyszymy takie zdudnienie, czyli ten bas z głośników jakby lepiej zgra się z basem z subufera. To jest oczywiście mówię, amatorska metoda, ale Hmm, ale no, potrafi już coś polepszyć w aucie i to jest bardzo ważne, bo tak jak mówię no, kupowanie coraz mocniejszych głośników basowych, coraz potężniejszych wzmacniaczy hmm, nie ma wielkiego sensu, dlatego że bardzo mocne głośniki w pewnym momencie już nie są dobrze grającymi głośnikami, no właśnie lekka membrana, szybka reakcja głośnika hmm, 8 jest jego atutem i tego się trzeba trzymać, nie wolno tego atutu marnować też zapotrzebowanie na prąd, na pompowanie dużych mocy w głośnik, no to jest zawsze ryzyko tego, że przy przesterowaniu nastąpi jakieś uszkodzenie. Więc trzeba, yy, pierwsze co, to trzeba zrobić poprawnie instalację i yy, zestroić sprzęt. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście jest procesor DSP, czy taki wbudowany w radio Pioniera Kenwooda, czy jakieś inne. Nie polecam niestety procesorów DSP w chińskich produktach, bo, bo działają jak chcą i Mam wrażenie, że czasami w ogóle nie działają, mimo że są, a, a nawet pogarszają dźwięk. Podobnie jak equalizery w chińskich radiach. To jest po prostu loteria. Co, coś regulujesz, ale nie wiesz tak naprawdę co. I, czyli albo radio, albo po prostu wzmacniacz z wbudowanym procesorem, i wtedy możemy ten dźwięk, czy, czy zewnętrzny procesor, tylko to już jest rozwiązanie trochę droższe. I wtedy możemy ten dźwięk sobie idealnie zgrać. Czyli nie wpadać w panikę. Subwoofery ośmiocelowe potrafią zagrać efektywnie. Oczywiście w małych litrażach i skrzynkach zamkniętych też subwoofer ośmiocelowy nie pokazuje jakby swojego potencjału. Skrzynka zamknięta jest świetnym rozwiązaniem, natomiast przy ośmiocelowym głośniku no po prostu jest mniej efektywna. Większa powierzchnia membrany w 25 cm głośniku daje. Jednak dużo wyższe ciśnienie akustyczne jest z obudowy zamkniętej i e, satysfakcja jest jakby bez, e, po, bez, bez porównania większe jeśli chodzi o ciśnienie. E, natomiast ośmiocelówka no, jest już takim rozwiązaniem dla smakosza, czyli e, dla kogoś, kto chce delikatnie uzupełnić bas, a nie dominować. Jeśli natomiast zabudujemy głośnik ośmiocelowy w obudowę Bass Reflex, no to rzeczywiście ciśnienie tam może być bardzo wysokie, bo dobra reflex nie wymaga tak dużych mocy, bo oddaje część energii akustycznej głośnika emitowanej przez tylną stronę membrany, więc tak jakbyśmy mieli po prostu no, prawie że drugi głośnik, 3 decybele więcej, no, to jest różnica całkiem spora. Pozdrawiam i polecam. Ach, właśnie, nasze charakterystyki, czyli Pierwsze co spróbujmy odwrócić fazę w głośniku, może będzie trochę lepiej, a nawet może być bardzo dobrze.